Dzień dobry panu. Jesteśmy w miejscu, gdzie w zasadzie wystąpiły chyba największe zniszczenia wskutek tego gradobicia, które przeszło nad Lubelszczyzną, prawda? Tak, dzień dobry. Sołtys Wandalina, Włoda Piotr. Tak, ja też jestem gospodarzem. Prowadzę gospodarstwo sadownicze, malina, jabłonie, wiśnie. Mamy uszkodzenia w tej chwili w granicach 100%. Zniszczone zostały wszystkie owoce, kto ma warzywa, wszystko zostało zniszczone w tej chwili. Także mamy pozamiatane, jak to się mówi, ten rok już, a być może nawet i przyszły rok na sadach jabłoniowych, bo to poobijane zostały i na pewno zawiązki kwiatowe na przyszły rok. Proszę mi powiedzieć, czy przyszła jakaś pomoc ze strony rządu, bo teoretycznie powinien być ogłoszony stan klęski żywiołowej, w zasadzie natychmiast ogłoszony i powinniście państwo dostać jakąś rekompensatę, żeby nie pozostać bez środków do życia. W tej chwili cały czas my właśnie, dzisiaj był wiceminister rolnictwa i niby on twierdził, że powinno być to uruchomione, będzie się starał, ale my tu też nagabywamy burmistrza, żeby składał takie pismo do wojewody, który jest w stanie tak samo zgłosić właśnie taki problem, który u nas wystąpił, i wtedy powinien rząd wprowadzić ten stan klęski żywiołowej, czy to na powiat. Nie mówi się o całym tym, ale gdzie wystąpiły po prostu te gradobicia, bo w tej chwili to tu w kilku powiatach. A o pomocy, no to różnie jest to. Słyszy się 500 zł do hektara, 300 zł do hektara. No to przy takim, jak my produkujemy, to jest znikoma, kropla w morzu taka pomoc. A tak, gdyby pan miał mniej więcej powiedzieć, ile państwo by otrzymali, sprzedając te maliny czy jabłka na rynku, a w stosunku do tego, jaką pomoc państwo oferują? Czyli tak, ja tylko powiem, gdybyśmy nawet sprzedawali tylko na przemysł, tak jak robi to większość ludzi, sprzedając na skupach tutejszych malinę, to w najgorszym roku, to był zeszły rok, w którym cena jednego kilograma malin płacono nam 4 zł, a przy produkcji malin osiągamy, tak średnio mówiąc, bo to nie wywyższać tam nie wiadomo jakie ten, ale to jest od 10, liczmy, do 15 ton. To samo, to od 40 do 60 tysięcy mamy za hektar maliny na zarobku. No tam minus, powiedzmy, z tego trzeba odjąć 10 tysięcy na robotnika, to tak to wraz zostaje te 50 tysięcy rolnikowi w kieszeni. Także no, ta pomoc, którą teraz nam proponują, to praktycznie nie ma żadnej. Dopiero tu wszyscy obiecują, że będą się starać o wsparcia z różnych stron. Z różnych stron będą wsparcia. A czy jakie będą? Cichuniu. Także no, nie wiemy, na czym to w tej chwili jeszcze stoimy, na czym to bazujemy. A proszę mi powiedzieć, ja wiem, że tutaj wcześniej był mróz i on już wtedy przetrzebił te zawiązki owoców. Tak, właśnie w kwietniu, podczas gdy jabłonie była pełnia kwitnienia, wystąpił nie przymrozek, to był silny mróz, bo w granicach 8-10, miejscami nawet do 10 stopni był mróz. Zniszczyło bardzo dużo. W niektórych przypadkach to nawet 100%, że nawet ten grad, co teraz poszedł, to praktycznie to tylko takie dobicie już było tych sadów, bo w tej chwili to i drzewa ucierpiały, które nawet w niektórych przypadkach młode drzewa, to trzeba nasadzenia powtórne robić, bo
bo ono będzie chorować, będzie wszystko, co tam choroby, raki wdawać się w drzewo i będzie drzewo chorować. I właśnie jeszcze od tej pory, kiedy wystąpił właśnie ten przymrozek, to już jest praktycznie miesiąc czasu i nie ma w tej chwili żadnego odezwu. Nie ma odezwu o jakiejkolwiek pomocy. Także no, my nic nie możemy zrobić jako rolnicy, a tu trzeba będzie to wszystko jeszcze dodatkowo pryskać, bo żeby te drzewa uratować, żeby chociaż na przyszły rok jakieś te minimalne zyski były, bo to różnie może być. Różnie może być. W zależności od wieku drzew, czym tam może były bardziej osłonięte liśćmi, gałęzi, więcej, starsze drzewo, no to bardziej się przed tym gradem jakoś ochroniło. Ale młode drzewa, które delikatne są gałązki, to nawet są poobcinane gałęzie, skóra zdarta, no także nawet trwałe uszkodzenia powstały. Ja słyszałam tutaj od panów, którzy stoją niedaleko nas, że ten grad był dosyć nietypowy, to znaczy było go bardzo dużo i w zasadzie bardzo długo się utrzymywał nieadekwatnie do temperatury. Tak. No, praktycznie to 30 godzin leżał grad przy takiej temperaturze plus 20 stopni, no to jest mało kiedy spotykane, to było go bardzo, bardzo, bardzo dużo, tego gradu. Nawet przy gruncie to spadła temperatura do minus 2 stopni. Bo to jak leżał na ziemi, to były tafle lodu, a nie grad się zrobił. To nie podniosło się jednej grudki, tylko taką taflę lodu się podnosiło. Także grad był naprawdę nietypowy, bardzo gruby grad był. I bardzo dużo go właśnie spadło, bardzo dużo gradu go spadło tutaj. Co dalej będzie, jeżeli nie otrzymacie państwo tej pomocy rządowej? No, wie pani, młodzi już zapowiedzieli wyjazd za granicę. Wszystko musi pojechać, bo niektórzy mają, młodzi rolnicy przede wszystkim, pobrali kredyty, mają dużo kredytów. I w tej chwili wszystko trzeba spłacać. Każdy rolnik młody, bo to młodego rolnika dawali, ale to cóż, ten młody rolnik to tylko pokrywa, jak to się mówi, jedno koło, a nieraz tych kół to jest cztery przeważnie u maszyn. I także no, mamy to, co mamy i trzeba to resztę spłacać, bo to się każdy zadłużył w bankach. Młodzież, mówię, wyjeżdża. Niektórzy już znam, takich, którzy już rozglądali się za robotą i już pracują, gdzieś się tam załapali na jakiegoś stróża, czy tam w jakiejś tam innej firmie. A my, no starsi już, no to nigdzie chyba nie pojedziemy, będziemy jakoś tutaj biedolić na tej ziemi, no może jakieś na chleb będziemy, coś dostaniemy jakieś. Bo więcej to raczej nie mamy się czego spodziewać, jako tak będzie to opierzale wszystko szło. Jeszcze to w takim kierunku, jak to wszystko idzie, no to... No, nas to strasznie zdziwia. Ja nie wyglądałem wojny na Ukrainie, ale tam w pierwszym dniu od razu zostały ruszone procedury, bo im się należy coś do życia. A my co? Co my mamy Polacy powiedzieć? To już jest 30 dni, jak wystąpiły przymrozki. Już powinniśmy wiedzieć, czy zostanie nam umorzony podatek, czy KRUS będzie zawieszony w taki sposób, że nie będziemy, że po prostu okres ten składkowy będzie nam zaliczony, bo cóż z tego, że jak go zawieszą tylko ten KRUS, a okres składkowy trzeba będzie później w późniejszych latach nadrabiać. To nic nie daje dla rolnika, bo wiadomo, że to 65 lat rolnik, to już jest stary człowiek, do niczego nie nadający się, do żadnej pracy. Także, no... A co mówić jeszcze
płacić KRUS po 65 latach. No musimy się jakoś bronić, ratować się sami w tej chwili. Dziękuję panu serdecznie. No ja również dziękuję.